Od 10 lat przy ulicy Jagiellońskiej 6 w Bytomiu działa wyjątkowa pracownia krawiecka. To spółdzielnia socjalna w Team, którą założyło pięć bezrobotnych kobiet. Wybór miejsca był dla nich oczywisty. Jesteśmy mieszkańcami Bytomia, przynajmniej część z nas i zakładając spółdzielnię socjalną chciałyśmy stworzyć sobie miejsce pracy tak naprawdę jak najbliżej domu. Choć początki były trudne, to dziś takie wyjątkowe kostiumy, szyte przede wszystkim z materiałów sprowadzanych z Włoch, można podziwiać na scenach w całym kraju. Szyjemy dużo strojów scenicznych, baletowych, do szkół, do, do różnych, majoretki też. Klientów mamy z całej Polski. Z całej Polski szyjemy do Szczecina do Krakowa to się wszystko odbywa drogą mailową że gdzieś tam najpierw uszyłyśmy jeden kostium czy dwa później polecili Tego sukcesu nie byłoby bez wsparcia powiatowego urzędu pracy z Bytomia który pomógł zrealizować ten pomysł na biznes Nadal jest miejscem z którym i punktem, z którym współpracujemy, zatrudniając inne osoby, bo zawsze przy okazji zatrudnienia kolejnej osoby staramy się zrealizować jakiś kolejny program unijny, a to wsparcie osób 40, a to młodzi na start. Staramy się po prostu wykorzystać tą szansę, jaką daje nam współpraca z pupem, jednocześnie wykorzystanie pieniędzy unijnych. Tę spółdzielnię socjalną tworzy pięć osób. I choć szyte tu stroje to produkt dla wyjątkowych i wymagających klientów, to przepis na sukces mają tu prosty. Robimy to z pasją, robimy to z takim. bo bardzo to lubimy robić. O bynajmniej ja lubię szyć. I każda z nas coś lubi, koleżanka lubi kroić. Także jesteśmy podzielone w tym, co, co robimy. Tu szyją z pasją i nie boją się żadnych krawieckich wyzwań. Włęd team zapewniają, że uszyją wszystko wystarczy tylko dostarczyć tu projekt.